sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Szymon Szewczyk. Po meczu Anvil Włocławek, Arka Gdynia, wyrównanie serii. Nawet ja muszę wziąć oddech, jak to mówię, a co dopiero wy i wasze siły. To było po prostu niesamowite. Posłuchaj, jeżeli nie wykorzystaliśmy swojej szansy w Gdyni, to trzeba było robotę wykonać tutaj. Jestem zadowolony z tego i szczęśliwy poniekąd, że wygraliśmy to spotkanie. Ale nie ma we mnie hura optymizmu, nie cieszę się, nie chodzę, nie skaczę, nie wiadomo czego nie robię, bo wiem, że ta robota jeszcze jest do wykonania. To nie jest jeszcze koniec, więc w głowie mi cały czas siedzi tak, jakbyśmy, nie wiem, byli przed drugim meczem, wiesz. My, dzisiaj Igor powiedział, że my co prawda stoimy pod ścianą. W tym momencie role troszeczkę się odwracają. Psychologia sportu. Psychologia sportu, bo to w tym momencie my doprowadzamy do 2-2, ale ja nadal czuję tak, jak my byśmy byli pod ścianą, bo w tym momencie jest albo my, albo oni. Nie ma jutra, nie będzie poniedziałku. Ktoś w poniedziałek się obudzi, weźmie do rąk gazetę i powie, kurde, a było tak blisko. Zrobiłem dużo, zrobiłem wiele i ja nie chcę być tym zawodnikiem. Będę robił wszystko, jeżeli chodzi o siebie i tak samo, jeżeli chodzi o tą drużynę. Jeżeli trzeba będzie się poświęcić, zresztą widać tak jak teraz. Chciałem zapytać, to jest efekt dzisiejszego meczu? Tak, to ten faul, który akurat niby miałem na Ponitce, gdzie pierw wjechał mi z łokcia, ja to wytrzymam, nie ma problemu. Nie wiem, jak tam skóra czasami, czy kości. Ja to wytrzymam. Rocia nie bierze się znikąd, taka ksywa była we Włoszech. Ale wracając do tego, wiesz, no trzeba poświęcić. Jeżeli musisz poświęcić swoje ciało, ja nie mówię, żeby komuś zrobić krzywdę, żeby sobie zrobić krzywdę, ale jeżeli musisz gdzieś tam poświęcić, to ja jestem gotowy, bo tak samo dzieciom powtarzam, moim, jest jedna rzecz. Śniaki przeminą, rany się zagoją. Chwała zostaje na zawsze. Do tej chwały mam nadzieję, że będziemy o niej mówić jeszcze w tym sezonie. Zobaczymy. Ale skoro zacząłeś już o faulach, to ja muszę wykorzystać fakt, iż siłą rzeczy prowadziłem konferencję i trener Przemysław Pasączewicz powiedział o bardzo, bardzo trudnej grze Anvilu. Był zburzony, był zdenerwowany, nie chciał komentować samego meczu. Wymienił ciebie z nazwiska i imienia w kontekście tego, tych wystawionych łokci, wystawionych kolan, nóg. Tego typu rzeczy. Czy jeżeli chodzi o mecz numer... Ta konfrontacja chyba zmierza pod tym względem. Wiesz co, powiem ci tak. Twarda walka jest zawsze. W trzecim meczu, tam gdzie byłem spóźniony, ja powiedziałem później sędziemu i przeprosiłem Florka, bo nie chciałem go zahaczyć tam nogą, bo był umyślny i tak dalej. Mówię, dobra, nie ma problemu. Oczywiście, chciałem go powstrzymać, ale nie na zasadzie jakiegoś brutalnego falu. Po prostu chciałem wymusić gdzieś tam zatrzymanie, fal ofensywny, cokolwiek obojętnie. Dzisiaj ciężko mi jest do tego się odnieść, bo jakoś nie zauważyłem, żeby Ponitka miał jakieś urazy albo ktokolwiek inny. Natomiast u mnie, jak widać, tak widać, więc jakoś nie kojarzę też i za każdym razem, kiedy ewentualnie jest rzut za trzy, łapeta wychodzi do mnie na prostej ręce i mnie pcha, ja do sędziego mówię, o co chodzi, a on mówi, dobra, to nie był faul. A ja mówię, nie wiem, to musi ktoś mnie znokautować, żeby był faul? Ty jesteś wielki człowiek, to nie czujesz takich małych rzeczy? Nie czuję tego, ale wiesz, no jest troszeczkę zawsze gdzieś człowiek ucieka może od tego kontaktu. Na zasadzie takiej, wiesz, no Florek potrafi się, nie wiem, wywalić i tak dalej, to co dzisiaj właśnie było. Też się zdziwiłem, że nie gwiznęli ani flopowania, ani, bo to jest trochę niebezpieczne. Dlatego ja po tym przewinieniu niesportowym potrzebnie mi powiedziałem, że nie chciałem tego. Ale gdzieś tam wykorzystywanie tego, czy robienie takich fiflaków, bo ja to tak nazywam, może się to skończyć źle, czy dla niego samego, czy dla kogoś, kto jest coś inaczej. Rzuć, jak ma z 10 metra, dzisiaj rzucił kilka dziesiątych punktów, kilka razy za trzy, niech trafi. Szacunek dla niego, wielki mecz, ale to my doprowadzamy do tego, że jest 2-2 i dlatego mówię, ja zostaję tak. Ostatnie pytanie, bo musi to pytanie paść. Co powiesz o, ja wiem co powiesz, ale jak byś skomentował dzisiejszy mecz pod względem wsparcia trybun,
i w kontekście tego meczu numer 5. Czy ta hala gdyńska będzie znowu Anwilowa? Powiem w ten sposób. To, co wy robicie, to jak jesteście z nami i za nami, zaufajcie, że dodaje to skrzydeł. Nie zawsze w tym sezonie nam się udawało, ale zawsze my wychodzimy po to, żeby walczyć, po to, żeby grać i po to, żeby wygrywać. Nie zawsze nam się udaje. Ale jeżeli wy jesteście z nami, a wierzę w to, że w niedzielę w Gdyni tam będzie biało, tam po prostu będzie szał i znowu, tak jak wy zawsze krzyczycie, gramy u siebie. Na to liczę, więc zapraszam was serdecznie na niedzielę. Dzięki za wsparcie, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.